Przy telefonie Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wybiera się pan prezes na pogrzeb Elżbiety II? Oj, nie. Tak blisko nie byliśmy razem. A poznał pan prezes kiedyś królową brytyjską? Kiedyś byłem w oficjalnej delegacji świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego do Wielkiej Brytanii, ale no, nie chciałbym żartować z takich okoliczności. Natomiast nie wybieram się. Nie będzie pana prezesa tam, gdzie będzie cały świat dyplomacji i cały kronowany świat. Oczywiście nie miałem zamiaru jakoś żartować. Po prostu przed sekundą o pogrzebie rozmawialiśmy, a wiedząc, że pan prezes w różnych miejscach bywa świata, to czemu by i nie w Londynie 19 września? To w końcu nie jest tak daleko. Spotkanie pana prezydenta właśnie z królową. No było dosyć ciekawe. No, królowa tam pełni rolę w Wielkiej Brytanii taką uzupełniającą do procesów demokratycznych, ale jest pewnym symbolem. I to bardzo, jak widać, lubią utrzymywać. I to bardzo, jak widzimy, także ma wymierne korzyści, bo jest to marka w marketingu, być może jedna z najsilniejszych w skali globalnej. Dobrze, to dość tych wspomnień i słów o wielkiej polityce. My przejdźmy do wielkiej gospodarki. Przypływa do Polski węgiel. Są kwestie, jakiej jakości ten węgiel jest i kiedy on będzie. Jak pan prezes uznaje, czy my w tym roku będziemy mieli czym grzać w piecach? No, jest różne my. Przede wszystkim mamy my, czyli gospodarstwa domowe. Myślę, że tutaj akurat rząd stanie na głowie, żeby do gospodarstw domowych węgiel trafił. Mamy my jako elektroenergetykę i ciepłownictwo, a to znaczy, że to są małe ciepłownie, to są duże ciepłownie, ale to jest też produkcja energii elektrycznej. I myślę, że tutaj jest tu jest ten największy problem, to jest największy też wolumen potrzebny. I tutaj widać, że niektóre elektrownie czy elektrociepłownie oszczędzają przed sezonem paliwo. No i jest jeszcze takie paliwo do koksowni i do różnych produkcji specjalnych, stali, nie tylko. No i tego tutaj jakby to jest inny węgiel skądinąd brany. Więc jeżeli chodzi o my w gospodarstwach domowych, powinniśmy sobie poradzić, natomiast na pewno będzie bardzo drogo. Widzę zdjęcia, które wrzucają i politycy, i eksperci z polskich portów, jaki to jest jakości węgiel, to bardziej błoto przypomina, tego się można było spodziewać. To jest paskudne, bo to są miały, to jest najgorszy odpad z wydobycia węgla i to jest po prostu oszustwo. No, nie sądzę, żeby ktokolwiek w sposób racjonalny chciał kupić taki statek węgla. Znaczy, że ktoś nas oszukał już w tej chwili, możemy powiedzieć, że doszło do albo niekompetencji, albo do oszustwa, bo też, żeby dać się oszukać, trzeba. Przy tych cenach węgla na pewno pokusy są bardzo duże. Widać, jak pochodne węgla, czyli inne paliwa alternatywne, jak pelet na przykład, wszystko idzie do góry, ale też wyobraźmy sobie, że jeżeli ktoś chciałby kupić statek węgla, na przykład z panem redaktorem byśmy się dzisiaj złożyli na statek węgla. To on kosztuje tam kilkadziesiąt milionów. I ten statek przez miesiąc prawie byłby stokowany, czyli węgiel z kopalni, nie wiem, w RPA na przykład, w Mozambiku, byłby przygotowywany do załadunku. Potem ten statek by płynął przez 6 tygodni i potem przez kolejny tydzień był rozładowywany. Więc mamy sytuację, kiedy jeżeli ten węgiel nie został zamówione do tej pory, no to rzeczywiście mamy problem i stąd też są pewnie różne takie też nieuczciwości, bo ten węgiel powinien przy ładowaniu statku, przy wypełnianiu akredytywy takiego zabezpieczenia płatności być sprawdzany przez niezależnego doradcę. Jest kilku takich, może już nie reklamujmy, światowych. No widać, że tutaj konsekwencje tej zimy będą trudne też, jeżeli chodzi o oszustwa. Pan prezes kiedyś mówił, że jak patrzy się na mapę, na tą skalę zamówień, to wydaje się, że tego węgla importowanego drogą morską po prostu zabraknie, że tego się po prostu przy tej mocy przeładunkowej, przy tej ilości statków, przy tej ilości mocy produkcyjnych czy przerobowych polskich portów się po prostu zrobić
nie da, dalej tak to wygląda? No, mówimy o tej zimie, tak, więc jeżeli coś nie zostało zakontraktowane teraz, no to nie płynie. I tak naprawdę węgla na świecie jest dosyć dużo. Jeżeli popatrzymy, co się dzieje na rynku, natomiast tym wąskim gardłem są porty, bo zarówno Gdańsk, jak i Gdynia nie przeładują kilkudziesięciu statków miesięcznie, a to są te wolumeny, które będą potrzebne. Ale mówi się o Litwie, Kłajpeda, mówi się o Łotwie, Ryga, że to są porty, które w wyniku embarga na rosyjskie produkty zyskały wolne moce przerobowe i tam mogą te statki z węglem dojeżdżać i stamtąd koleją jechać do Polski. Plus jeszcze porty niemieckie też są i zdaje się też mają być wykorzystywane. To nie wystarczy? Myślę, że to są wszystkie rynki, cena pogód, ale zobaczmy, jakie to są wolumeny. Ostatnio pojawiła się informacja, chyba po wczorajszej wizycie pana premiera w Kijowie, że 100 tysięcy ton węgla z Ukrainy do nas przypłynie. Nawet nie przypłynie, tylko przyjedzie do terminalu w Sławkowie, jak rozumiem, bo tam szeroki tor się kończy. Na co dzień w gospodarce zużywamy, że dobrze pamiętam, około 55 milionów ton, ale importowaliśmy przez ostatnie lata między 11 a 12. Natomiast z tych 11 milionów ton, które importowaliśmy, 80-90% pochodziło z Rosji. To był węgiel, który jechał przez Sokółkę, częściowo przez te porty, ale teraz przy słusznym embargu na rosyjskie paliwa cały ten wschodni szlak jest zablokowany i te 8-9 milionów ton musi jakoś trafić do Polski właśnie przez porty, właśnie przez połączenia kolejowe. To jest bardzo duży wolumen, bo to jest kilkaset procent zwiększenie wolumenu, który do tej pory nie przechodził przez nasze porty, więc myślę, że to jest duże wyzwanie logistyczne i na pewno też gorączkowy okres w kilku spółkach, głównie państwowych, które się tym zajmują. A na ile ten import węgla z Ukrainy może nam pomóc? 100 tysięcy ton tylko we wrześniu, ale gdzieś odkopałem dane, ile Polska eksportuje węgla. Był też węgiel energetyczny, żeby była jasność, nawet nie koksujące eksportujemy i w tym roku na Ukrainę wyeksportowaliśmy, zdaje się, 300 tysięcy ton przez kilka miesięcy, więc czegoś nie rozumiem. Raczej tych pierwszych miesięcy, bo Ukraina też była eksporterem węgla. Wojna spowodowała kilka rzeczy, między innymi mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną na Ukrainie, spadek też PKB, więc Ukraińcy mają po prostu nadwyżki i energii elektrycznej, i węgla, więc rozumiem, że to jest nawet niekoniecznie, bo tam już są takie trochę podśmiewajki, że odkupujemy własny węgiel, to nie jest ten przypadek. Natomiast mamy sytuację, w której Ukraina po prostu ma wojenną gospodarkę i energii, jej przemysł po prostu zużywa mniej i paliw. Nie potrzebuje mniej tyle węgla, ale też chyba potrzebuje mniej energii. To też jest ta deklaracja, że będzie wyremontowana linia przesyłowa między systemem ukraińskim a polskim elektroenergetycznym systemem. To jest tak, że te dostawy energii także nam mogą tej zimy pomóc? I na ile? Tak, ale te akurat dostawy, znaczy mamy połączenie takie, nazwijmy to lekko prywatne, bo tam jest nie państwowa spółka, która to tym operuje, natomiast połączenie, nad którym pracuje PSE, nie pamiętam, jaki jest harmonogram uruchomienia, ale to jest albo przełom roku, albo początek następnego. Więc to nie jest tak, że to są jakieś duże wolumeny, które teraz uratują nas z tej zimy, natomiast w następnym roku już mają być, jak rozumiem, dostępne, więc to jest dobrze, bo przez lata zarówno niektórzy doradcy i eksperci mówili, że to jest właściwy kierunek i trzeba to zrobić. No i niestety polska administracja przed wojną kompletnie tego nie chciała zrobić, głównie w polskich sieciach elektroenergetycznych. Mamy teraz sytuację, w której to otwarcie pomoże nam obniżać ceny energii. No nie z miesiąca na miesiąc, ale już w ciągu kwartału, dwóch, miejmy nadzieję, będziemy zupełnie w innej rzeczywistości.
Ale to w jakiej innej? Czy na ile te elektrownie atomowe ukraińskie przy własnym mniejszym zapotrzebowaniu, no siłą rzeczy uchodźcy wyjechali, przemysł inaczej pracuje, zapotrzebowanie jest mniejsze, ile możemy megawattogodzin realnie dostawać z Ukrainy? Megawattogodzin to rozumiem w pasku w ciągu poszczególnych godzin, ale tak jest. To jest parę terawattogodzin pewnie rocznie w tym wolumenie, bo to połączenie, już nie pamiętam jak duże ono jest, ale ono jest na kilka tysięcy, to są te najwyższe napięcia w godzinie może przypłynąć, to rocznie będzie kilka terawattogodzin. To jest tak, że my zużywamy około 160 ku 170. To będzie tyle, ile może nam zabraknąć tej zimy? To jest ciężkie pytanie, bo tej zimy mamy jakby dwa czynniki. Z jednej strony spada zapotrzebowanie energii, bo energia elektryczna jest pierońsko droga. Jest to na poziomie 4 kwartał, na poziomie 2400, 2600, w zależności jak tam, na który kontrakt patrzymy. Więc energia jest bardzo droga i spada zapotrzebowanie. Więc z jednej strony mamy produkt, na który jest popyt i rzeczywiście ta cena jest bardzo mocno wybita, ale jest też bardzo drogo. I to wynika też z innych czynników, m.in. z tego, że bardzo dużo elektrowni właśnie w sposób planowy czy nieprzeplanowy jest wyłączane. Mamy taki barwny przykład elektrowni w Jaworznie Tauronu, która weszła w spór z Rafako i nieotwarte jest kolejne 910 MW w systemie. Ale nie zdaje się, że dopiero co ruszyła jakiś czas temu. Nie słyszałem, żeby była znowu wyłączona. Jaka ona jest? Ona rusza i na dwa dni temu chyba została wyłączona, więc tam jakieś spory się szykują, więc generalnie mamy, cel ćwiczenia jest takie, żeby mieć dostęp do jednej z elektrowni i w ogóle do systemu elektroenergetycznego ukraińskiego, no, tak jakbyśmy mieli dodatkową pewnie elektrownię czy półtorę. Jest taki mniej więcej efekt. Teraz jest pytanie, powiedział pan prezes o tym, że będzie to zapotrzebowanie mniejsze w Karpaczu, które pan prezes dzięki Bogu dla siebie ominął. Ja tam byłem przez wszystkie 4 dni. Parę ciekawych rozmów się pojawiło, między innymi rozmowa z prezydentem Przemyśla, który powiedział, że on w zasadzie już teraz wie, że będzie włączał co drugą latarnię na przykład, że los lodowiska czy innych miejskich ośrodków, które są energochłodne, jest bardzo zagrożony, a prawie na pewno ich w tym roku nie będzie. To jest tak, że te czyste mechanizmy rynkowe mogą spowodować, że my tą zimę przeżyjemy bez blackoutów, bo po prostu zapotrzebowanie będzie znacznie mniejsze. Bardzo możliwe, no bo jeszcze na wiosnę tego roku energia elektryczna kosztowała po 300-500 zł, a dzisiaj kosztuje po 800-3 tysiące, więc w zależności od godziny mamy gigantyczne wahania i samorządy są jednym z ważnych odbiorców energii. Myślę, że tak jak w Warszawie mieliśmy oświetlone Trakt Królewski, no myślę, że w tym roku też będą oszczędności. No to jest trochę z jednej strony efekt wad systemu elektroenergetycznego, o którym też wielokrotnie rozmawialiśmy, ale też efekt sankcji nałożonych na Rosję, czy takich turbulencji, które wynikają z nałożenia sankcji na kraj, który nie tylko prowadzi krwawą i zbrodniczą wojnę na Ukrainie, ale też jest eksporterem surowców energetycznych, więc dopóki rynek się nie dostosuje, te nowe źródła węgla i gazu już na tych normalnych, tej nowej normalności nie zaczną funkcjonować, to ta zima będzie turbulentna. No miejmy nadzieję, że sobie z tym gładko poradzimy. No i nie będzie tak jak w 73, tak, kiedy był kryzys naftowy. No to niestety skończyło się także śmiertelnie. Więc miejmy nadzieję, że tu będzie łagodnie, ale na pewno będzie drogo i to widać. Panie redaktorze, panie prezesie, a dlaczego właściwie rząd nie oszczędza? Bo patrzę na inne kraje europejskie, tam już są
przygotowania, także te w debacie publicznej, te psychologiczne do tego, że będzie ciężka zima, że trzeba oszczędzać energię, nawet prawne. Oczywiście furorę robi to prawodawstwo zaproponowane w Szwajcarii, 3000 euro. 19 stopni. Tak, tak, 19 stopni, jak żyjesz więcej, to 3000 euro kary, a w przypadku recydywy nawet na 3 lata do więzienia. No to robi rośnie, to się nie jest przyjęte, więc też nie jest tak, że to tak... A w tym więzieniu, rozumiem, zimno będzie do odmiany. Na przykład, żeby człowiek się oduczył grzać, ale dobrze, zostawmy Szwajcarię i Włochy i te mandaty i to dogrzewanie, ale Niemcy, tam politycy mówią już od kilku tygodni, nawet miesięcy, że będzie trudno, że trzeba oszczędzać. Władze publiczne oszczędzają, dlaczego w Polsce nie ma tego typu ruchów, dlaczego premier nie wyjdzie albo prezydent i symbolicznie nie wygasi poświetlenia pałacu albo prezydenckiego odpowiednio, albo odpowiednio Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby dać sygnał, symboliczny sygnał, że każda w tej chwili znacząca kilowatogodzina to większa szansa, że nie będzie blackoutów czy braków prądu zimą. Dokładnie tego brakuje i tak naprawdę proszę sobie wyobrazić sytuację, która nie zaistniała, która na pewno by ułatwiła komunikację z naszymi rodakami, a rząd tego nie zrobił. Pan premier powinien 1 marca czy po tygodniu wojny powiedzieć, proszę Państwa, wojnę wypowiedziało agresywną wojnę przeciwko Ukrainie wypowiedziało państwo, które eksportuje surowce energetyczne. Należy się spodziewać turbulencji, należy się spodziewać konsekwencji nieobliczalnego partnera, który wykorzystuje surowce energetyczne do walki. Ta zima, to lato, to będzie trudny czas, natomiast tak naprawdę Ukraińcy walczą o także naszą wolność i musimy zacisnąć zęby i te parę miesięcy czy kwartałów wytrzymać, przygotujmy się do tego. Komunikacja tutaj absolutnie zawiodła. Teraz są jakieś, zresztą pan redaktor też jest aktywnym uczestnikiem mediów społecznościowych, widzi jak gdzieś tam łapią premiera dziennikarze czy jacyś uczestnicy wieców pytając o węgiel. No te wszystkie rzeczy można było skomunikować zupełnie inaczej, pokazać, że sytuacja jest kryzysowa, bo skądinąd wiemy, że rząd funkcjonuje w sytuacji kryzysowej i tam niektóre sztaby działają, więc tutaj komunikacja naprawdę kompletnie zawiodła, bo teraz opozycja ma używanie, przedsiębiorcy mają używanie, no jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni, a można było to przewidzieć, można było jakby te konsekwencje opowiedzieć, tak żeby wszyscy się na to po prostu przygotowali. To nie wywołałoby większej paniki niż i tak jest, a efekt jest taki sam. I tak mamy kryzys, tylko on jest źle skomunikowany. To już na koniec pytanie o to, co powinien zrobić taki zwykły, przepraszam, Kowalski albo Jankowski przed tym kryzysem. Kiedy kupować węgiel? Teraz szybko, bo on będzie jeszcze horrendalnie bardziej droższy, będzie za 4000 za tonę, czy wstrzymać się i czekać na grudzień lub styczeń, bo wtedy może być ciut taniej. No, charakterystyka jest taka, że w zimie jest zimno, a w styczniu może być różnie. Natomiast już działa, i tutaj na pewno nie zabraknie, bo o tym nie rozmawialiśmy, gazu na do gospodarstw domowych. Tam jest specjalna taryfa. Myślę, że z węglem będzie drogo, ale jednak węgiel będzie, bo po prostu zostanie przekierowany z tych miejsc, gdzie zawodowa energetyka zostanie ograniczona. No i zostanie wprowadzone jakieś ograniczenie zapotrzebowania, no bo w krótkiej perspektywie to można zrobić. Jeżeli ktoś by nie radźmy może, żeby ktoś kupował w styczniu węgiel, dlatego że może to się, tak powiem, dla jego zdrowia też niedobrze skończyć. Jeżeli ktoś nie ma, to niech kupi teraz. To jakby jest jasne, jeżeli ktoś ma na przykład na pół sezonu, to teraz musi kupować na cały sezon, czy w ogóle jest gdziekolwiek taka szansa, że będzie? No, na pewno łatwiej mają ci, co mają gazowe instalacje, bo mimo tego, że gaz jest drogi, to nie jest tak drogi jak na giełdzie. I tutaj te taryfy osłonowe działają. Tam, gdzie są paliwa stałe ze składów i z innych, czy na przykład pelet, czy węgiel, czy w pojedynczych przypadkach nagle na przykład prasowany węgiel brunatny, no to tego typu rzeczy są bardziej płynne, rynek na nie jest bardziej płynny, więc kiedybym radził, jak jest, no to trzeba się zabezpieczyć. No rzeczywiście trochę ci, co mają gazowe ogrzewanie, mają lepiej. I to jest wniosek z naszej rozmowy. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, był gościem Radia Wnet. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.